Dzień dobry Państwu, program Wokanda, Radek Baszuk. Będziemy dzisiaj rozmawiać o polityce i o policji, o polityce w policji. Naszym gościem jest pan generał Adam Rapacki. Były policjant, twórca i dyrektor Biura do Spraw z Przestępczością Zorganizowaną, potem Biura do Spraw z Przestępczością Narkotykową, zastępca komendanta głównego policji, wiceminister spraw wewnętrznych. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Panie generale, Stowarzyszenie Generałów Policji Rzeczpospolitej Polskiej, w którego zarządzie pan zasiada, wydało apel, oświadczenie kierowane do policjantów, do tych szeregowych policjantów i do ich przełożonych. W apelu tym czytamy między innymi o tym, iż zdarzają się przypadki nadużywania władzy, środków przymusu bezpośredniego, widoczne są braki w poziomie zarządzania, wyszkolenia, nadgorliwość i zbędna represja. Przypominacie Państwo, że stojąc na straży obowiązującego porządku prawnego, policjanci wszystkich szczebli powinni pamiętać o konstytucyjnych prawach każdego obywatela. Piszecie, że z rosnącym niepokojem obserwujecie szereg przykładów nieprofesjonalnego działania funkcjonariuszy, złego dowodzenia, nadużywania siły, naginania prawa, co skutkuje obniżeniem z trudem budowanego po 1990 roku zaufania społeczeństwa do policji. Ten apel na stronie internetowej stowarzyszenia opatrzony jest tytułem "Warto być przyzwoitym". Co skłoniło stowarzyszenie do sformułowania takiego apelu? Stowarzyszenie skupia najwyższą kadrę dowódczą policji i to tą kadrę dowodzącą policją, zarządzającą w różnych okresach historycznych. I my, jednym z celów statutowych stowarzyszenia jest troska o dobre imię policji, o rozwój policji, o to, aby ta policja służyła jak najlepiej obywatelom. I niestety w ostatnim okresie obserwujemy incydenty, przypadki, gdzie niestety według naszej profesjonalnej oceny niektórych zachowań, no nie zawsze te zachowania policji są racjonalne, mądre. Czasami, przynajmniej z tego obrazu takiego medialnego, widzimy, że policja trochę nadużywa siły i interweniuje przesadnie, represyjnie, a ma możliwości, żeby te interwencje przebiegały spokojnie. My mamy świadomość, jak trudno jest zachować w policji apolityczność, bo jednak policja służy utrzymaniu pewnego porządku prawnego, do tego jest powołana i musi realizować respektowanie tegoż porządku prawnego. Ale to respektowanie powinno być realizowane w taki sposób, aby zawsze troszczyć się o obywatela, o to, aby przestrzegać tego konstytucyjnego porządku prawnego, a niekoniecznie zawsze realizować biernie to, co sobie wymyśli władza ta czy inna. My przeżywaliśmy to w różnych okresach, również czasy PRL-u, niektórzy z nas pamiętają, i po prostu chcemy, żeby uniknąć tych sytuacji, chcemy tym naszym młodszym kolegom zwrócić uwagę, że jednak warto się zachowywać przyzwoicie i nawet w egzekucji prawa no, trzeba patrzeć przede wszystkim z troską o obywatelu. Panie generale, czy apel, o którym mówimy, wywołał znane panom, członkom stowarzyszenia reakcje funkcjonariuszy policji, czy spotkał się z jakimś odzewem? Wiemy, że apel był rozpowszechniany dosyć szeroko i w środowiskach policyjnych, i w organizacjach policyjnych i był odebrany bardzo różnie. Część kolegów zrozumiała jego intencje i to nie jest atak na policję, na policjantów. To jest zwrócenie uwagi na to, aby rzeczywiście zachowywać się zgodnie ze sztuką, zgodnie z prawem, aby
nie stać się narzędziem w rękach polityków, bo zawsze, obojętnie jaka władza by nie była, ona zawsze miała ciągoty do tego, aby opanować i obsadzić swoimi ludźmi kierownicze stanowiska w policji czy w innych służbach, licząc, że no, wtedy ta policja będzie bardziej służyła akurat tej grupie rządzącej w danym okresie. I tu trzeba mieć dużo takiej siły woli sprawczej, żeby tym naciskom politycznym się nie poddawać, a realizować prawo jednakowo dla wszystkich. I to bez względu na zapatrywania polityczne, bez względu na jakieś presje polityczne w danym momencie. Tym bardziej ważne, kiedy załamuje się ten trójpodział władzy, który jest fundamentem demokratycznego państwa prawa. Dzisiaj ten trójpodział władzy w zasadzie przestaje powoli istnieć. Mamy jak gdyby jeden ośrodek decyzyjny i dobrze, aby policja zachowywała się jednak zgodnie z tym trójpodziałem, a nie ulegała wpływom politycznym. To chyba jest tak, że także w pana karierze policjanta kilkukrotnie co najmniej dotykała sytuacja, w której politycy uważali, że wiedzą lepiej, jak powinna wyglądać policyjna praca. O ile dobrze pamiętam, 97 rok, zostaje pan odsunięty od kierowania Biurem do Spraw Przestępczości Zorganizowanej, które stworzył pan od podstaw. 2003 z fotela zastępcy komendanta głównego policji ląduje pan w Wilnie jako oficer łącznikowy. W tle mamy aferę bądź sprawę starachowicką. Wreszcie 2006 jest pan komendantem policji w Krakowie. Musi pan odejść. No a w tle mamy sytuację opisywaną przecież wielokrotnie, kiedy to prokuratura krakowska angażuje policję do zbierania haków na konkurenta politycznego władzy. Wówczas był to pan prezydent Majchrowski. Panie generale, jak to jest? Czy to jest faktycznie tak, że ta polityka w policji jest? Czy to pan miał pecha? Polityka zawsze wkraczała w różnych stopniach do policji. Zawsze, kiedy następowała zmiana władzy, politycy próbowali obsadzać lub obsadzali wszystkie kierownicze stanowiska, dając ludzi, co do których myśleli, że to są swoi ludzie. Ale nie zawsze było to takie natarczywe, bo ja też byłem człowiekiem znikąd, który te stanowiska w karierze policyjnej osiągnął ciężką pracą i jakąś nawet niezależnością polityczną. Mój życiorys akurat pokazuje, że czasami warto powiedzieć nie realizować wszystkiego zgodnie z oczekiwaniami politycznymi. Czasami się płaci za to pewną cenę. W moim wydaniu już za trzecim razem odszedłem z policji, ale okazało się za chwilę, że jednak było warto, bo za chwilę były kolejne propozycje. I w tym apelu warto być przyzwoitym. Chcemy właśnie to podkreślić, że obojętnie co by nie było, to jednak ta przyzwoitość, a szczególnie w takim zawodzie zaufania publicznego, jakim jest służba w policji, jest konieczna. Politycy się zmieniają, a jak człowiekiem przyzwoitym się jest, to po prostu się jest. A nie ukrywam, że wiedziony pewnego rodzaju ciekawością przeanalizowałem zapisy kolejnych ustaw dotyczących i jeszcze milicji obywatelskiej, potem już policji, szukając roty ślubowania policyjnego. Ta ewolucja, którą można prześledzić, jest dość charakterystyczna. W ustawie z 1959 roku napisano, iż funkcjonariusza powinno cechować pełne oddanie partii i władzy ludowej oraz ofiarność, sumienność i gorliwość w wykonywaniu powierzonych zadań.
Kolejna ustawa to ustawa z roku 85. Policjant, wówczas milicjant, ślubował służyć wiernie socjalistycznej ojczyźnie, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, narodowi polskiemu i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ta ustawa przetrwała do roku 90, oczywiście z nowelizacjami z lata 89 roku. I dzisiaj, przed podjęciem służby, policjant składa ślubowanie według roty, która brzmi w sposób następujący. Ja, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochowywać wierności konstytucyjnym organom Rzeczpospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia służbowych. Przepraszam, wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. No, to chyba jednak jest tak, że w tej hierarchii wartości obecnych w ślubowaniu chronienie ustanowionego konstytucją porządku prawnego, przestrzeganie prawa wydają się stać w hierarchii wyżej niż przestrzeganie dyscypliny służbowej oraz wykonywanie rozkazów i poleceń przełożonych. A z tą rotą ślubowania, tak mi się wydaje, koresponduje przewidziana przez ustawę o policję zasada, iż policjant nawet nie to, że ma prawo, ale ma obowiązek, wynikający z ustawy obowiązek, odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, jeżeli wykonanie rozkazu lub polecenie łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa. Jest dla mnie jasnym, że policja, jak każda służba mundurowa, służba zhierarchizowana, ma swoją specyfikę. Niemniej jednak, gdyby pominąć, oczywiście tylko na potrzeby naszej rozmowy, te sformułowania o przestrzeganiu dyscypliny służbowej oraz wykonywaniu rozkazów i poleceń przełożonych, można powiedzieć, że w tej płaszczyźnie aksjologicznej policjant, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej i obywatel, coraz częściej stojący naprzeciwko tego policjanta w sytuacji potencjalnie konfliktowej, mają te same obowiązki. Do tego samego, do tych samych wartości się odwołują. A no, tymczasem obserwujemy praktykę, która no chyba pozwala na sformułowanie takiego poglądu, że policja w przestrzeni publicznej, czyli tam, gdzie najczęściej większe jednostki, zwarte oddziały policji, stają naprzeciw obywatelom, którzy, podkreślmy to i uznajmy to za niekwestionowaną wartość, w sposób pokojowy demonstrują swoje poglądy, prezentują taki bądź inny światopogląd, bądź zapatrywania na istotne kwestie społeczne, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju konfrontacją, że coraz częściej nie odbieramy obecnych w tej przestrzeni publicznej policjantów jako tych, którzy chronią naszego, obywateli korzystających z konstytucyjnego prawa do wyrażania poglądów, do udziału w zgromadzeniach, bezpieczeństwa, ale stanowią emanację rządzącej władzy, przeciwko której hasła czy przekaz prezentowany przez tychże obywateli jest kierowany.
No to wytwarza w sposób naturalny pewnego rodzaju emocje, złe emocje. Czy widzi pan generał możliwość zbliżenia stanowisk w tym zakresie? Obywateli Rzeczpospolitej, jednych i drugich, tych w policyjnych mundurach i tych w cywilu. To zbliżenie powinno następować i to z jednej i z drugiej strony. Z jednej wśród osób uczestniczących w zgromadzeniach powinno się unikać wszelkich elementów takich prowokacji w stosunku do policjantów stojących czasami po drugiej stronie, bo to prowokowanie wywołuje eskalację działań z jednej i drugiej strony. Czasami eskalacja działań jest później trudna do kontrolowania i rodzą się złe zachowania, również po stronie policjantów. A więc na pewno apel do jednej strony, do zgromadzeń, do uczestników zgromadzeń, aby rzeczywiście unikać tych elementów prowokacyjnych, a starać się zrozumieć również tych policjantów, którzy są tutaj od tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczestniczącym w zgromadzeniu. Natomiast sami policjanci w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zgromadzeniem pokojowym, legalnym, niosącym za sobą jakichś elementów zniszczenia, łamania prawa. Tam zachowanie policji powinno być daleko powściągliwe. Ono powinno ograniczać się do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zgromadzenia. Obserwujemy, że niestety nie zawsze tak jest, że właśnie policjanci legitymują osoby po to, żeby ich może wystraszyć, że czasami dokonują zatrzymania osoby, mówiąc, że to nie było zatrzymanie, dowożąc do jednostki policji odległej o ileś tam kilometrów, zatrzymując osobę przez kilka godzin i mówiąc, że to nie było zatrzymanie. Mnie na studiach prawniczych uczono inaczej. To jest zatrzymanie. Oba nas tego uczono. Tak, to jest zatrzymanie i takich rzeczy robić nie wolno, a jeżeli już były podstawy, to trzeba dokończyć wszystkich niezbędnych procedur i w razie czego liczyć się z zaskarżeniem tego trybu postępowania policyjnego. I tu rzeczywiście policja nie powinna reagować w sposób taki, gdzie stoi kobieta przed stacją, przed trójką, z rowerem, z jakimś napisem i jest zatrzymana, bo wymyślono pretekst, chcemy ją wylegitymować, a jak ona nie chce się wylegitymować, to ją zabieramy do jednostki, robimy spektakl. No to takie zachowanie ze strony policji na pewno nie budzi autorytetu i nie buduje autorytetu policji. Nie ma potrzeby takiego działania. No, czasami trudno jest to zrozumieć, czy tego typu zachowania płyną od góry, czy czasami na różnych poziomach decyzyjnych to różni przełożeni wpadają na taki pomysł, bo niektórzy chcą się wykazać skutecznością. Skuteczność to jak gdyby rozwiązanie problemu, czyli jak gdyby zatrzymanie wszystkich, ale nie ma podstaw do takich zatrzymań. I takich zachowań niestety w tej przestrzeni publicznej obserwujemy sporo, stąd między innymi takie zaniepokojenie w tym starym środowisku policjantów, bo przez te całe lata 90., 2000 wielu z nas dbało i budowało tą nowoczesną policję. Dbało o to, żeby zapracować na autorytet u obywateli, żeby rzeczywiście postrzeganie policjanta nie było traktowane jako wrogie i dokuczanie obywatelom, a żeby to był rzeczywiście opiekun, człowiek, który pomaga obywatelom. I tutaj to w trosce o to postrzeganie policji wystosowaliśmy taki apel, bo zepsuć oceny policji w oczach społeczeństwa jest łatwo. Odbudować to jest żmudny proces trwający latami i odbudować rzeczywisty obraz, nie taki podawany według badań, za które płaci policja, bo to wygląda super optymistycznie i pewnie jakby miała większy budżet, to nawet może ponad 100% by wykazało obywateli, że kocha policję, a tak wcale nie jest. Tu chodzi o
oceny obiektywne tego, jak my jako policja funkcjonujemy i jak nas postrzegają ludzie. I prawdziwe oceny, obiektywne. I na te oceny musimy zapracować. Wspomniał pan generał o skuteczności jako wyznaczniku pewnych działań. I tu pytanie, które nasuwa się dość automatycznie, bo no nie jest żadną tajemnicą, myślę, że jako środowisko aktywne w przestrzeni publicznej i w działaniach opozycyjnych korzystamy z przysługujących możliwości prawnych, polegających na tym, że nie przyjmujemy propozycji nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego. W związku z tym kierowane są wnioski o ukaranie do sądu, zaskarżamy zatrzymania policyjne, te sprawy też trafiają do sądu i tu taka właśnie w kategoriach skuteczności obserwacja. No, na szczęście jest tak i szczycimy się tym, że nasze statystyki sądowe są dla nas satysfakcjonujące. Mówiąc szczerze, zakładam, że 95-97-98% spraw kończy się wygraną obywatela w sądzie, w sprawie przeciwko policji. To postanowienia stwierdzające niezasadność, nielegalność zatrzymania, to umorzenia postępowań bądź uniewinnienia w sprawach o wykroczenia, właśnie związane z korzystaniem z prawa do wolności zgromadzeń. A pytanie jest następujące. Czy ta informacja, która jest informacją powszechną, dostępną publicznie, o tym, jak te statystyki wyglądają, czy ona dociera z powrotem do jednostek, do garnizonów, do policjantów? Czy coś, cokolwiek się z tym dalej dzieje? Ponieważ wątpliwość jest dość zasadnicza. Od lat nic się nie zmienia. Krótko mówiąc, nie dość, że widzimy cały czas te same zachowania po stronie policji, ale co gorsza, widzimy te same błędy. Błędy wielokrotnie wykazywane właśnie w orzeczeniach sądowych. Ta informacja pewnie dociera do policji. Jeżeli nie wysyłaliście jeszcze państwo takiej informacji, to bym pewnie zalecał, żeby wysłać taką informację, niezależnie od tego, że ona powinna dotrzeć. Ale obawiam się, że tu może być trochę jeszcze inna taktyka zmierzająca do zniechęcenia obywateli do artykułowania swoich poglądów odmiennych niż władza sobie tego życzy. I to jest, wtedy by było bardzo niebezpieczne, bo byśmy mieli ewidentne jak gdyby potwierdzenie, że no policja jest wykorzystywana do nękania przeciwników politycznych. A jednocześnie pozwolę sobie wpaść słowo panu generałowi, no, nadużywa uprawnień. I w takich przypadkach, gdzie oceniamy, że mamy do czynienia z nadużyciem uprawnień, też mamy otwartą drogę prawną do tego, żeby w tych przypadkach występować do prokuratury z wnioskami o przekroczenie uprawnień w określonych sytuacjach. No, tu statystyki są już dokładnie odwrotne. Zapewne nie przez przypadek. Panie generale, w ostatnim czasie, mam na myśli ostatnie miesiące, obserwujemy także, no chyba już dalej idące zjawisko, nazwę w taki roboczy sposób, kryminalizacją obywatelskich zachowań opozycyjnych. Już podam przykłady. To jest sprawa warszawska, plakaty dotyczące pana ministra Szumowskiego, to jest Gdańsk i furgonetka z krytycznym wobec jednego z kandydatów na urząd prezydenta Rzeczpospolitej przesłaniem, to jest Kraków, aresztowanie kukły tegoż kandydata. Stawiane kryminalne zarzuty w sytuacjach, w których no to już tak naprawdę nie ma pola manewru, tak? To nie jest kwestia oceny dokonywanej czy na poziomie policyjnym, czy prokuratorskim, czy później sądowym, bo przepraszam, ale w oczy kłuje i razi to, że prawo karne nie ma tu nic do rzeczy, tak? Że to nie jest kradzież, że to nie jest znieważenie prezydenta w rozumieniu kodeksu karnego. A mimo wszystko ten aparat represyjny jest uruchamiany. Mówię represyjny, bo w ślad za tym idą
przeszukania, zatrzymania. Niestety dwukrotnie już jakby nagłośniona w ostatnich tygodniach praktyka polegająca na dokonywaniu tak zwanego sprawdzenia prewencyjnego przy zatrzymaniu i no, rozbieraniu osób zatrzymanych do naga. Wbrew jednoznacznemu, kategorycznemu brzmieniu ustawy o policji, która bardzo szczegółowo i dobrze opisuje to, w jaki sposób to sprawdzenie prewencyjne ciała i odzieży ma nastąpić. No, taki trochę kolejny etap, tak? I to budzi dość poważne obawy, bo chyba powoli przyswajamy standardy, które do tej pory mogliśmy obserwować w relacjach władza obywatele, władza opozycja w Rosji, na Białorusi, ale póki co jeszcze nie u nas. Z czego to wynika? To jest tylko kwestia tej specyfiki służby i mundurowej dyscypliny, czy też no, pewnego rodzaju konformizmu w szeregach policji w relacji z władzą, czy też wreszcie rozwinięta kontrola lojalności przez przełożonych. Jest przecież także tak, że za tego rodzaju działania, tego rodzaju aktywność policji, pominąwszy, chociaż one zawsze powinny stać na pierwszym miejscu, prawa tych osób, których one dotykają, ale płacą inni policjanci. Ci, którzy codziennie w mundurach albo bez mundurów wykonują ciężką, niewdzięczną, odpowiedzialną i niebezpieczną pracę. To odium spada także na nich. Tutaj na szczęście policja kryminalna jeszcze w miarę nie dawała się jak gdyby wikłać w sprawy takim o charakterze politycznym, chociaż przypadki takiego wykorzystania prawa do walki z przeciwnikiem politycznym to obserwujemy już od dłuższego czasu. Ja z niepokojem patrzę, kiedy stawia się zarzuty zdrady stanu szefowi służby za to, że prowadził rozmowy z Rosjanami w sprawie ewakuacji naszych żołnierzy z Afganistanu, czy stawia się zarzuty przysporzenia korzyści jakiejś grupie mafii hazardowej, człowiekowi, który walczył z tąże mafią i który był najbardziej znienawidzonym człowiekiem, to są dla mnie trochę rzeczy absurdalne z jednej strony, a z drugiej pokazujące, jak można wykorzystywać instrumenty prawne do walki z przeciwnikiem. I tutaj no, jestem mocno zaniepokojony takimi zachowaniami, bo prawo służy do tego, aby pilnować porządku prawnego i ingerować wtedy, kiedy ktoś to prawo złamie, a nie do tego, aby okładać się tutaj politycznie z przeciwnikami, a takich przypadków jest znacznie więcej, niestety, w tej przestrzeni publicznej. Cała nadzieja w tym, że no, jeszcze mamy niezależnych, niezawisłych sędziów, bo już dzisiaj o tym aparacie władzy, to tak trudno mówić, czy on jest taki niezależny, czy prokuratura jest niezależna i prokuratorzy są swobodni w swoich decyzjach, czy już tą niezależność utracili. No, to jest zachwianie tego trójpodziału władzy, gdzie absolutnie może do sądów mogliśmy mieć jakieś pretensje jako obywatele, ale sądy i wymiar sprawiedliwości powinien być tą trzecią władzą zupełnie niezależną. Władza wykonawcza ma swoje pole do działania i władza ustawodawcza swoje. Ten trójpodział władzy jest no, fundamentem demokratycznego państwa prawa, a boję się, że my jak gdyby te fundamenty niszczymy i że za chwilę może się okazać, że nie będzie miał kto nam obiektywnie ocenić jakichś zachowań obywatela. A widzieliśmy także, i to też przecież trzeba odnotować, no, nazwałbym to pewnego rodzaju przejawy biernego oporu wśród funkcjonariuszy policji przed wykonywaniem pewnych poleceń czy też pewnych zadań, które no, nie bez powodów były uznawane za polityczne. To uciekania na zwolnienia chorobowe funkcjonariuszy typowanych do udziału w zabezpieczaniu pewnego rodzaju zjawisk. W tym wypadku mam na myśli tak zwane miesięcznice smoleńskie i no chyba w istocie taki absencyjny bunt garnizonu katowickiego w
pewnym momencie. Ostatnio w wypadku strajku przedsiębiorców z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w garnizonie wrocławskim. No, wydaje się, że tego rodzaju zachowania powinny dawać rządzącym do myślenia. Panie generale, czy myśli pan, zdaje sobie sprawę z pewnej niezręczności tego pytania, ale czy myśli pan, że możliwa jest sytuacja, w której, pominąwszy kwestie indywidualnych decyzji o odejściu ze służby, tak, bardzo dramatycznych i na pewno trudnych, czy myśli pan, że możliwym jest, by doszło w policji do sytuacji, w której policjanci w dezaprobacie dla używania ich do celów politycznych pójdą dalej niż na zwolnienie lekarskie? Ach, to jest bardzo trudne do przewidzenia, chociaż mówiąc szczerze, policja jest formacją mundurową i przyzwyczajona do wydawania i wykonywania poleceń. Oczywiście istnieją podstawy do tego, aby niezgodnych z prawem poleceń nie wykonywać, natomiast no, trudno jest czasami policjantom na dole oceniać, czy to postanowienie, czy ten rozkaz przełożonego jest zgodny, czy niezgodny z prawem. Czasami ta wiedza o określonym incydencie, o określonym zdarzeniu też jest bardzo rozproszona, więc policjant, który podejmuje decyzję jakąś na dole, czy wykonując rozkaz, nie ma pełnej wiedzy. On musi działać w takim trybie na rozkaz, szczególnie w oddziałach prewencji, czy w tych ogniwach takich patrolowo-interwencyjnych na ulicy. Tam ten rozkaz jest jednak podstawą do wykonania i ja bym nie liczył, tutaj nie spodziewał się, że będzie jakiś zmasowany bunt po stronie policjantów. Na pewno w ogromnej większości jest refleksja, jest zaduma nad tym, czy na pewno te wszystkie zachowania nasze to są zgodne z prawem i zgodne z ślubowaniem, które wcześniej składaliśmy, ale to nie jest takie łatwe, to raz. Po drugie, władza często chętnie jak gdyby słucha postulatów policji. Akurat ta władza lubi takie silne na pozór państwo, które by poszerzało te uprawnienia policyjne do niebotycznych rozmiarów, które daje lepsze pieniądze dla policji, wprowadza pewne rozwiązania takie o charakterze socjalnym dodatkowe, a więc jak gdyby dopieszcza policję. To też jest taki element jak gdyby przekonujący funkcjonariuszy do tej dobrej władzy. I zawsze tak historycznie patrząc, im było w kraju gorzej, tym służby specjalne były lepiej dowartościowywane. To jest takie skojarzenie historyczne już. To nie tak powinno być. Służby powinny być doceniane i otrzymywać to, co jest im niezbędne do pracy i wynagrodzenie na dobrym poziomie, takim, który by gwarantował, że są tam dobrzy ludzie i wykonują swoje obowiązki w jak najlepszy pojętym interesie obywateli, a nie powinno być takich elementów kupowania służb, bo za chwilę liczymy na to, że służby będą realizowały nasze dyspozycje polityczne. Tego być nie powinno. Bardzo dziękuję panie generale za naszą rozmowę. Gościem naszym był pan generał Adam Rapacki, policjant legenda. Tak dla swoich podwładnych, jak i o czym ja niniejszym zapewniam, także dla tych, których przez całą swoją drogę zawodową zwalczał. A którzy niejednokrotnie, nawet jeżeli w słowach mało wybrednych, o panu generale wyrażali się z szacunkiem. Serdecznie dziękujemy. Mała przerwa w emisji programu Wokanda spowodowana wyłącznie kwestiami urlopowymi. Zobaczymy się podobnie za 2 tygodnie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.